Hej kochani, nie wiem czy oglądaliście ostatnio na łobuzach, ale dostałam kilka rzeczy do testowania od Clinique i dziś Wam te rzeczy pokażę i wszyscy naciskaliście na to, żebym jak najszybciej zrobiła test na żywo nowego podkładu. To jest taki podkład, który nazywa się Chubby in the Nude. Podkład po prostu w sticku. Świetna forma, dostałam kilka kolorów do przetestowania i dziś Wam pokażę jak się go nakłada, bo powiem Wam, że to jest coś naprawdę bardzo innowacyjnego. Przede wszystkim nowa forma aplikacji w takim fajnym sticku. Wygląda to jak taka gruba pomadka, ale niech Was to nie zwiedzie i naprawdę fajnie kryje. Tutaj możemy uzyskać krycie od takiego średniego do naprawdę mocnego. Produkt testuję od kilku dni i powiem Wam, że zauważyłam, że możecie sobie tym fajnie wykonturować twarz, rozjaśnić te fragmenty twarzy, które chcecie uwypuklić, a przyciemnić te, które chcecie podkreślić właśnie cieniem, żeby wyszczuplić na przykład niektóre fragmenty twarzy, bądź obniżyć nos, czoło i tak dalej. Także pokażę Wam, jak się go nakłada, a później przejdziemy do trzech maskar. Trzy moje ulubione maskary z Clinique i stwierdziłam, że dziś Wam zrobię takie też porównanie maskar. Wybrałam Chubby Lash, które już od dawna używam, High Impact Mascara, który znam od dawna i miałam już kilkakrotnie tą maskarę. Oraz coś, co mnie bardzo zaciekawiło, Lash Power Mascara, bardzo długotrwałą maskarę. I pokażę Wam trzy efekty na rzęsach i sobie sami ocenicie, które Wam się najbardziej podoba. Ja Wam też opowiem, jakie są odczucia moje względem tych maskar, ale zacznijmy od podkładu. Jak mówiłam, kolorów jest kilka i można je dowolnie ze sobą mieszać. Nie macie tu i jasne, i ciemne, ale nie ma tu jakichś mocnych kontrastów, czyli na przykład biały zupełnie podkład albo jakiś taki zupełnie ciemnobrązowy, jak czasem widzicie na półkach w drogeriach. Tu na naszej twarzy wszystko ma wyglądać naturalnie, podkład ma być niewidoczny, a jednocześnie ma kryć to, co ma być do zakrycia i uwypuklić to, co chcemy uwypuklić. Brałam sobie dwa kolory, żeby Wam zaprezentować. 02 i 14. Jak widzicie, ten jaśniejszy 02 jest naprawdę jasny, a 14 fajnie podkreśli mi te właśnie miejsca, które chcę sobie przyciemnić. Ja jestem teraz dość opalona, może teraz tutaj nie widać w kamerze, ale wróciłam z wakacji i jestem opalona, także nie boję się ciemniejszych podkładów. Ok, zacznę w takim razie od jaśniejszego koloru 02. I to, co chcę uwypuklić, to tutaj szczyty kości policzkowych, tu pod oczami, szczyt nosa, tu między brwiami, ten fragment, czoło, broda, nad ustami i wokół nosa. Obniżamy czoło, wyszczuplamy policzki, wyszczuplamy trochę nos i skracamy go. Tutaj wokół brody jeszcze troszkę nałożę. Podbródek. I to jest fajne w tym podkładzie, że możecie nakładać dowolną ilość. W tym podkładzie fajne jest to, że możecie go rozprowadzić zarówno gąbeczką, jak i pędzelkiem, ale też palcami. I pod ciepłem palców ja zauważyłam, że to daje naprawdę bardzo naturalne wykończenie. Ten podkład nie jest ciężki. Właśnie taki stick by nam się kojarzył z, nie wiem, trochę z korektorem, z czymś, co jest bardzo, bardzo ciężkie. A powiem Wam, że tak nie jest. I teraz rozcieram sobie tutaj, gdzie mam jaśniejszy. Oczywiście nie musicie sobie tym podkładem robić konturowania, ale możecie sobie kupić tylko podkład w swoim kolorze, jeżeli chcecie właśnie z konturowania zrezygnować. W każdym razie jest możliwość konturowania właśnie dwoma odcieniami. Zresztą widziałam takie bardzo fajne tutoriale Clinique, takie słodkie, gdzie na przykład był narysowany kwiatuszek na czole albo cztery jasne punkty zaznaczone. Naprawdę można sobie fajnie wszystko wykonturować i zaznaczyć. Jak widzicie, podkład jest roztarty, krycie jest bardzo przyzwoite. Jeszcze sobie tutaj zakamufluję sobie jeszcze te niedoskonałości, które mnie tu wkurzają. Jak widzicie, efekt tego jakby konturowania nie jest jakiś taki hardkorowy, ale jest naprawdę bardzo delikatny, naturalny. To jest bardzo dziwne, bo mam wrażenie, jakbym nic nie miała na twarzy, a jednak to krycie jest i ja je widzę. Więc tutaj jest dwa w jednym, i naturalny wygląd i krycie. Teraz całość sobie utrwalę moim ukochanym pudrem żółtym z serii Redness Solutions w żółtym odcieniu. On fajnie niweluje zaczerwienienia i nakładam dużym puchowym pędzlem, głównie w strefę T. Teraz odrobina mojego bronzera w kolorze 02 Sunkissed i tu jeszcze bardziej sobie zaznaczam kości policzkowe, obniżam czoło, trochę na nos, na podbródek. Róż wybieram dziś bardziej koralowy, właśnie bardziej będzie mi pasował do opalenizny z serii Blush Pop, Cheek Pop 01 Ginger Pop. Bardzo delikatny kosmetyk. Nie daje delikatny efekt. Brwi, moja ulubiona kredka do brwi, już Wam ostatnio pokazywałam. Instant Lift for Brows w kolorze 02. Ciągle Wam ostatnio we wszystkich chyba Get Ready With Me pokazuję właśnie tę kredkę. Uwielbiam ją, daje bardzo naturalne wykończenie. Tutaj nie ma przerysowanych brwi. To, co mi się podoba w tej kredce, nie dość, że konsystencja, to kolor, bo kolor jest taki brązowo-szary. Bardzo, bardzo naturalny. Na usta wybieram dziś Licorice Pop 09.
i zrobimy sobie zbliżenie i będziemy testować maskarę. No i macie mój makijaż bliska, widzicie jak wygląda podkład, utrwalony, z różem, z bronzerem. Genialny podkład, nie mogę się po prostu napatrzeć jak to naturalnie i ładnie wygląda i jak coraz ładnie wyrównana. Dobrze, teraz przejdziemy do maskar i zaczniemy sobie od Chubby Lash i to jest maskara, którą testuję od jakiegoś czasu, to już jest moje drugie opakowanie. Kolor to jest 01, zwykłe czarne. Opakowanie mamy takie, czarne, maskara jest bardzo duża i szczotka jest spora, imponująca, to też już widzieliście, używałam ją w ostatnim filmie Clinique. Jest to maskara nadająca efekt teatralnych i pogrubionych rzęs, długotrwała, nie rozmazuje się i nie kruszy. Zobaczycie zaraz jaki daje efekt. Nie nakładam dziś żadnych cieni, żebyście właśnie widzieli same rzęsy. To co mi się podoba w tej maskarze, mimo że jest pogrubiająca, mimo że ma tak wielką szczotę silikonową, to bardzo dobrze rozczesuje i nie tworzą się żadne grudki. To naprawdę jest świetne w tym tuszu i używałam go codziennie od kilku miesięcy. Tak jak mówię, to już jest drugie opakowanie, ale od początku używania do samego końca ten tusz jest po prostu świetny i mega pogrubia rzęsy. Ja jestem fanką takich dużych, pogrubionych, wielkich rzęs, jak wiecie. Dla mnie to jest efekt na co dzień, natomiast jeżeli boicie się użyć na dzień, to będzie to zdecydowanie maskara na wieczór, bo naprawdę daje efekt pięknych, takich dużych rzęs. Ten tusz jest bardzo trwały, nie osypywał mi się, świetnie mi się go nosiło i naprawdę na długo mi starczył. Na początku bałam się trochę tej szczoteczki, bo naprawdę jest duża i robi wrażenie. Może kogoś przestraszyć, bo ona jest naprawdę duża jak moje oko, ale naprawdę pięknie wyczesuje. Także jeżeli chcecie uzyskać taki efekt właśnie grubych rzęs, to będzie ten tusz. To była pierwsza maskara i teraz druga to jest ta Lash Power Long Wearing Formula. Jest to odporny na deszcz i wilgoć, nie rozmazujący się tusz. Podkręca i wydłuża rzęsy, zmywa się w ciepłej wodzie. I tu jest napisane, że on się zmywa w temperaturze 39 stopni. Czyli naprawdę taka ciepła, nie gorąca woda. I ten tusz w porównaniu do tego poprzedniego ma zdecydowanie mniejszą szczoteczkę. Pokażę Wam zaraz obie. Zobaczcie, dwa razy mniejsza szczoteczka. Szczoteczka tradycyjna, nie silikonowa. I tak wygląda efekt. Jak widzicie, rzęsy są mega wydłużone i podkreślone, każda pojedynczo. Ten tusz nie skleja rzęs, nie robią się żadne grudki, on je mocno rozczesuje i właśnie każda z nich jest podkreślona i wydłużona. Jest to tusz bardziej taki dzienny i myślę, że fajna rzecz, jeżeli na przykład macie długi dzień, jeżeli wychodzicie bardzo wcześnie i chcecie coś naprawdę długotrwałego, coś co będzie Wam się trzymać cały dzień na oczach, nie rozmarzę się, no i w razie deszczu, czy tam wilgoci, czy słońca, czy innych warunków atmosferycznych przetrwa Wam cały dzień. Także taki bardziej naturalny efekt dla tych, którzy nie chcą już właśnie takich dramatycznych, wielkich rzęs. Efekt mi się podoba i tak jak mówię, jest bardzo delikatny i dzienny. Fajne jest to, że maskara jest trwała. Teraz zmywam i nakładamy trzecią. Powiem Wam, że bardzo ciekawy tusz, naprawdę w ciepłej wodzie błyskawicznie mi się zmył, takie jakby zbił się w takie kawałeczki i bez problemu zszedł z moich rzęs, także naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, że tak szybko się zmył. Teraz trzecia maskara, czyli High Impact Mascara. Ja ją znam już z czasów moich studiów, pamiętam jak weszła reklama z tą maskarą, z takim obcasem i z tym tuszem. I tak mi się strasznie podobało w gazetach i pamiętam, że jak pierwszy raz go sobie kupiłam. Jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o Clinique, taki totalny klasyk. Szczoteczka jest fajna, bo jest klasyczna, jest bardzo taka gęsta. I porównam Wam do tych poprzednich. Tu macie maskarę długotrwałą, a tu macie High Impact. I widzicie, różnią się od siebie. I tak samo efekt na rzęsach jest inny. Podobnie jak te poprzednie, nie tworzą się żadne grudki, więc to jest absolutnie super. Jest to taki efekt pomiędzy tymi dwoma poprzednimi tuszami. Chubby Lash to jest typowa pogrubiająca maskara, gdzie rzęsy są teatralne, właśnie mega, mega grube. Lash Power to jest typowa maskara, taka, która wydłuża, podkreśla każdą rzęsę i daje bardziej dzienny efekt. A High Impact Mascara to jest tusz, który robi to wszystko. Rzęsy są pogrubione, ale są też wydłużone i właśnie też delikatnie podkręcone. Także ja ten tusz bardzo lubię i tak jak mówiłam, używałam już na studiach. Maskara, która naprawdę robi wrażenie i też jest bardzo trwała.
Bardzo, bardzo dobry tusz. Kochani, dajcie mi znać w komentarzach, który efekt na rzęsach najbardziej Wam się podobał. Powiem Wam szczerze, że u mnie to jest zależnie od dnia. Raz wolę mieć właśnie mocniejszy makijaż, mocniejsze rzęsy, raz bardziej naturalny, dzienny. Także to zależy, jaki makijaż robię, jaki mam nastrój, ale wszystkie trzy tusze świetnie się sprawdzają i naprawdę Wam polecam. Wybrałam takich trzech ulubieńców, ale też chciałam, żeby te efekty się od siebie różniły, żebyście mogli zobaczyć różnicę na rzęsach. No, po prostu ocenili, jak wyglądają przy każdym tuszu. Wracając jeszcze na chwilę do tego podkładu. Naprawdę fajny podkład. Ja go testuję właśnie, tak jak mówiłam, od kilku dni i naprawdę jest to podkład trwały, trzyma się na buzi. Dodatkowo możecie go bez problemu wrzucić do torebki, bo w takiej formie, w formie takiego sticka, to nie jest w butelce, nic Wam się nie rozleje, nic Wam się w torebce nie stanie. Możecie go zabrać ze sobą do kosmetyczki, czy właśnie do jakiejś nawet małej torebki. Jeżeli cokolwiek będziecie chcieli poprawić w ciągu dnia, bez problemu można to zrobić. Jakieś coś Wam wyskoczy, będziecie mieć jakieś zaczerwienienie, zadrapanie, cokolwiek możecie od razu poprawić właśnie tym podkładem. No niesamowity podkład, naprawdę moim zdaniem rewolucyjny. No bo aplikacja jest zupełnie inna i mimo to, że właśnie jest to stick, to nie jest to podkład tworzący maskę, a dający naturalny efekt. Także ja jestem wielką fanką tego podkładu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Takie trochę nowości od Clinique. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co mam testować dalej. Może jesteście zainteresowani jakimiś pomadkami lub innymi kosmetykami. Mogę Wam zrobić osobne filmy, osobne testy na żywo. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!